kajakarze i kajakarki. Kolejny odcinek na wyjeździe. Widać gdzie? Po fladze, która się zamknie. Chorwacja. Jedno z piękniejszych, wydaje mi się, nadmorskich miast. Ale co muszę powiedzieć, bardzo zadeptany. Dlatego wydaje mi się, że teraz... No, dużo lepiej teraz to wygląda. Dubrovnik to tylko mały przystanek w naszej wycieczce po Bałkanach. Bo my się wybieramy gdzieś całkiem indziej, a mianowicie wybieramy się do Czarnogóry, czyli Montenegro. Opuszczamy granice Unii Europejskiej i zmierzamy w miejsce, gdzie fiordy, podobno z ręki, wiadomo, co robią. Klimat jak na przejściu granicznym w Świecku. Żegnamy Europę, witamy Montenegro. Okej, dotarliśmy do miejsca naszego spływu kajakowego, Kotor. Bardzo ładne miasteczko położone w zatoce, o dziwo, kotorskiej. Wybieramy się jak zwykle w poszukiwaniu kajaka. Wczoraj próbowałem znaleźć wypożyczalnię, z którą się konsultowałem jakiś czas temu. Okazało się, że owszem, jest wypożyczalnia, ale dokładnie po drugiej stronie tej zatoczki. Wybrałem się tam pieszo, ale niestety po godzinie doszedłem do wniosku, że nie da rady. Ciemność przyszła. Dlatego cóż dzisiaj pozostało? Pozostała dzisiaj nam taksówka. 10 euro przyjemność kosztuje i lecimy do Bogota 255, czyli adres naszej wypożyczalni. Jeżeli chcecie tutaj przyjechać bez własnego sprzętu, tak jak ja to zrobiłem, to mój wujek przygoda, to mi doradzał, żeby zabrać swoje klamoty i tak dalej. Połączenie do lotniska Tivat, które znajduje się za tą dokładnie górą. Z Berlina to mniej więcej 280 euro tam i z powrotem, plus kajak, wiadomo. Trochę pieniędzy więcej. Na pewno połączenia z Polski również są tutaj, tak więc no, połączeń mnóstwo. My wybraliśmy połączenie troszeczkę na okrągę, troszkę na skróty, czyli przez Dubrovnik. Okej, walimy do naszej wypożyczalni. Dobra, is Kotor tu? Yes. Is Kotor? This is Kotor. Dobrota have three places. Dobrota 1, Dobrota 2 and Dobrota 3. Još mi veli stara majka. We are here, yes? Yes. And what is interesting here? Perast, yes. Perast and Musel's farm. Also, Musel's yes. Farm, where is this? Moravac. Beach? Beach to bars, yes, you know, like... Cliff jumping with kayak? Jesteśmy na miejscu. Znaleźliśmy kajak, tak więc teraz można powoli wyruszać się w naszą przygodę kajakową. Gdzie? Wpierw walimy chyba na Stare Miasto. Enjoy it.
grupa aktorska ma oczywiście dużo dopływów swoich. To jest jeden z nich. Malutka rzeczka górska, strasznie zimna woda i ciekawostka przyrodnicza, woda słodka, gdzie za chwilę spotkanie z wodą słoną. Dopływamy do Starego Miasta, a niestety to Stare Miasto również turystyka masowa. Za nami starówka, której niestety nie było widać, ponieważ ściana, która się znajduje za mną, nam na to nie pozwoliła, dlatego płyniemy dalej. Jesteśmy w górach, widzę, że zaczyna się chmurzyć. Prognozy nie sprawdziłem, nie róbcie tego jak ja. Mam nadzieję, że uda nam się jeszcze coś ciekawego zobaczyć. Podpływanie pod takie duże statki, nie róbcie tego w domu. Przed chwilą pan, który tam w porcie urzęduje, szefuje, powiedział, że mam się zwijać stamtąd czym prędzej, po angielsku, bo w przeciwnym razie zadzwoni po policję, dlatego też jedziemy dalej. Awa, jak gorąco. Kotor, starówka, z tyłu widzicie takie zygzaki. Jak macie ochotę, to możecie bez kajaka sobie wejść na górę, zobaczcie, jak wygląda cała zatoka z prawie lotu ptaka. Przepłynęliśmy prawie cały odcinek leżący bezpośrednio przy miasteczku, co się zwie Kotor. Zajęło nam to jakieś 2 godziny. Przepłynęliśmy 7, prawie 8 km. Teraz będziemy się kierować na taką deltę, ujście tej mniejszej zatoki, większą, a po drodze coś nas tam spotka. Na jednej z dzikich plaż, nie do końca dzikich, chociaż ludzi dzikich na tej plaży bardzo dużo, bo są i butelki, i nawiązanie do mistrzostw Europy, jakie się odbywają dzisiaj. Dzisiaj chyba gra Polska przeciwko Portugalii. A więc co można powiedzieć o Montenegro? Wiadomo, problem ze śmieciami, ale to nie tylko dotyczy krajów, które znajdują się poza Unią Europejską, bo i w Indonezji, i w Chinach, i w Rzeszowie to samo spotkamy w lasach, na plażach. Cóż, wybieramy się zaraz tam, do równie ładnego miasteczka, co się nazywa Perast. Równie ładnego miasteczka co Kotor, ze starą architekturą. Następnie zwiedzimy St. George bodajże, kościółki położone bezpośrednio na wodzie. Ale przedtem jeszcze mamy troszeczkę padlowania. Wokół całej zatoki jest wyznaczona droga samochodowa. Można fajnie pokonać to rowerem. Nie ma aż tak dużego ruchu, ale jest mały problem. Jest bardzo mało miejsca, żeby się na tej drodze fizycznie zmieścić. Tam jest, jak ktoś lubi hardkorowe podróżowanie rowerem, to bardzo polecam. Możecie objechać sobie całą zatokę, ileś tam kilometrów. Po prawej stronie bardzo ładny miasteczko, do którego też dzisiaj dopłyniemy, a tutaj w tą stronę
zaczyna się kolejny przesmyk i z tego przesmyku między falami, między szalonymi motorówkami możemy dopłynąć do kolejnej zatoki. Podobno mieszczą się też dwie z czasów II wojny światowej dwa schrony na łodzie podwodne, U-boty. Chciałem tam dzisiaj dopłynąć, ale obawiam się, że czasowo niestety nie dam rady tego zrobić. Dlatego będzie trzeba przesunąć na kolejny dzień. Co dzisiaj? Jeszcze zobaczymy. Chyba ruszymy w tą stronę, czyli odwiedzimy panów, którzy budują tutaj piękną drogę przy samej wodzie. Tam również podobno znajdują się jaskinie, do których to można wpłynąć, wykąpać się w szmaragdowej wodzie. A potem cóż, dwie wyspy, wysepki malutkie położone na skałach, na których znajdują się świątynie rzymskokatolickie albo jakieś inne, nie wiem. Przepłyniemy się przez miasteczko, które wspominałem i walimy z powrotem kierunek Kotor, z którego wypłynęliśmy. Chwila na banana, łyk wody źródlanej i do roboty. Dopływamy do St. George. Tak to się chyba imenuje. Ale oczywiście w kadr musi nam wejść jakiś kolos, którego już przed tym mijałem. To warunki zmienne. Lekka fala. Wiaterek. Ale jest okej. Co się zwie teraz? Miasteczko położone niedaleko Kotor. Naliczyłem się tutaj trzech wież kościelnych, przy czym jedna wieża kościelna wskazuje mi godzinę czwartą. Czyli trzeba się powoli zwijać do portu maltyńskiego. Miejscowość typowo wypoczynkowa, turystyczna, pełno malutkich przeszkadzających nam pachnącym dieslem budeczek, ale warto odwiedzić. No właśnie o tym mówię. Spierdzielam stąd, bo zaraz będzie wywrotko na takich falach oceanicznych. Damy kupi, damy broda. Bałkany, oprócz swoich pięknych zakątków, mają też zakątki pozostawione dla kogoś. Czyli opuszczone hotele, smak tamtych starych czasów. Kiedy serce nie czuje, daje pesmą do siwa. Recite mi drugowi, dżinca koncaruje, jeronie. Pokażę te karki, słońce zabiera się do zachodu. My również jesteśmy już po naszym kajakowaniu dzisiaj.
Kolejny odcinek Kajaking TV również dobiega końca. Jakie wnioski dzisiejszego odcinka? Chciałem wam pokazać, że na fajne kajakowanie nie trzeba wcale daleko wyjeżdżać. Na drugi koniec świata, jakieś Indonezję czy cholera wie co, można sobie wyskoczyć bardzo szybko w góry kotorskie, Zatokę Kotorską, i tutaj sobie pokajakować. Wydaje mi się, że urlop naprawdę tani, prosty i przyjemny. No i kto dziś wygra mecz? A ja zgęszczam ruchy, bo mecz Polska-Portugalia już za niecałe 2 godziny, tak więc mam mało czasu. A że jestem, nie jestem właściwie fanem piłki nożnej, bo wolę skoki narciarskie czy rowery, to i tak muszę przyspieszyć kroku. Czarnogóra, Montenegro, naprawdę, co muszę powiedzieć, bardzo ciekawe, młode państwo. Po rozpadzie Jugosławii powstało w ogóle parę lat temu, ale mniejsza o to. Dla mnie to państwo bardzo przypomina Polskę taką jeszcze przed przemianami, czyli surowość, posmak takiego lekkiego komunizmu, ale wszystko naprawdę bardzo ładnie opakowane, chociażby w takie piękne zabytki architektury sakralnej. Ale nie o tym. Słuchajcie, no macie ochotę, macie czas fajnie pokajakować, naprawdę Montenegro jak najbardziej godne polecenia. Adres znacie, macie jakieś pytania, piszcie maile do Josła. Redakcja wam wszystko opowie ze szczegółami, co, gdzie, jak i po co. Tak więc, cóż, kajakarze, zapraszam do Czarnogóry. Pozdrawiam was, Bogo, hej. Sve se ljulja osim voda, nema njeda od krogota da me kupi, da me proda. Widzicie, debili trafia się na całym święcie bardzo dużo, no cóż zrobić. Tu jeszcze Unia nie doszła.